Nie uwierzycie. Jesteśmy na dziadce i leżymy chyba pierwszy raz. Ja oglądam YouTube'a. Głupoty. Facebook? Nie, YouTube. To jest YouTube, no. To jest YouTube, ale coś jak Insta Story. A ten co robi? A ten no, oczywiście narzeka. To jest za gorąco, to jest za gorąco. Ale wczoraj było mu za zimno. Oczywiście przyjechaliśmy wczoraj wieczorem. Godzina 19:30. Jeszcze trzeba było pogadać z Krzyśkiem u góry, właściciel tego poletka całego dobrodziejstwa, bo my kluczy nie mamy do naszego szlabaniku. Musiał nam otworzyć, ale pogadaliśmy o starych Polakach. Także pozdrawiamy Krzysztof, jak oglądasz. I proszę Państwa, mamy drugie wejście. Trochę nam się sceneria zmieniła, ale no, mieliśmy gości, to nie mogliśmy nagrywać. Natomiast teraz już jesteśmy sami. Koza gada, zobacz majster, pokaż jak się palą ekologiczne brykiety drzewne. Cholera wie z czym one są sklejane. Ponoć jakimś ekologicznym klejem, ale nie będę wnikał. Tak więc, przyjechaliśmy wczoraj. Wczoraj na szybko trzeba było wszystko tutaj przygotować, czyli odkręcić wodę, włączyć prąd. Tam są cukierki, zobaczcie co Misio tam się ten, to musieliśmy w koszyk to metalowy. Zawstydził się. Zagrać. O nie, to nie ja. To nie ja, ja nie, to nie ja. No tak więc wczoraj wieczorem żeśmy tutaj przyjechali, to już nie nagrywaliśmy, chociaż szkoda, bo byłby z tego fajny materiał, jak wygląda zajechanie na działkę po takim jakby sezonie zimowym nieużywanym, czyli pierwszy rozruch działki przed sezonem. Zajęło nam to z godzinę czasu powiedzmy, czyli ogarnięcie tutaj wiadomo, bo było trochę nabrudzone, trzeba było zamieść podłogę, trzeba było nalać wody do bojlera, znaczy się odkręcić wodę tam w studni. Złożyć łóżko. Złożyć łóżko, bo zobaczcie, że trochę nam się zmienił wystrój, mianowicie Jugosławy poszły w świat. I nasz jugosłowiański zestaw wypoczynkowy znalazł nowych nabywców. Miejmy nadzieję, że teraz oni się na nim będą męczyć, bo były strasznie niewygodne. Natomiast na działkę wjeżdża jakże zacna, każdemu znana sofa z Ikei. Powiem wam szczerze, milion razy wygodna niż te Jugosławy. No i też mamy nasze fotele, które majster po remoncie nie miał co z nimi zrobić u siebie w domu, więc przywiózł na działce, ale są bardzo wygodne. Tak więc słuchajcie, w dniu dzisiejszym montowaliśmy nowy telewizor, bo jak pamiętacie, stary nam zajumali. Miejmy nadzieję, że tego nie spotka ta sama rzecz. Tfu! Wypluć te słowa. U nas już generalnie się nic takiego nie dzieje, bo mamy straż, sąsiedzi pilnują i w ogóle tutaj wiecie, monitoring, podczerwienie, więc złodzieje, nie ważcie się nawet. Zrobimy sobie jutro z rana taki home tour, zobaczycie co się na działce zmieniło, jak nasz domek zachowuje się w ogóle, wiecie, poprzez przez ten sezon nieużywania i kiedy jest nieogrzewany, czy coś się z nim dzieje, czy on się niszczeje i tak dalej. Natomiast wczoraj zaczęliśmy palić gdzieś koło godziny 8 wieczorem, nie? Mniej więcej. I tak do rana mieliśmy już w domku z 3 stopni, jak żeśmy zajechali, to rano było już 17. Więc szefowa akurat nie lubi zimna, to spała w dwóch bluzach, ale później musiała jedną ściągnąć. My dogrzaliśmy tak gdzieś do godziny 11 wieczorem do jakichś 14 stopni powiedzmy. Majster poszedł na górę, to tam miał trochę może cieplej, bo wiecie, ciepło idzie do góry, a drzwi miał otwarte. No a my śpimy na dole z Teodorem. Mało tego, posadzka po zimie była dosyć mocno wychłodzona, no bo wiadomo, to po prostu beton, także się, wiecie, ten chłód przyjmuje. Więc wczoraj nawet Teodor nie chciał na posadzce siedzieć i wskakiwał nam na posłanie, natomiast, znaczy na posłanie, no na nasze posłanie, czyli na łóżko. Natomiast dzisiaj już po w zasadzie kilkunastu godzinach palenia już nie możemy hajcować za dużo w kozie, bo będzie za gorąco. W tym momencie jest, nie wiem, to majster pokaż, ze 20 parę stopni przy oknie, a dodajmy, że to są zwykłe okna dwuszybowe, natomiast szczelne. 21,5 przy oknie, ale no, jest cierpny. Także
podłoga już też się nagrzała do takiego stopnia, że się normalnie po niej chodzi. Może to nie jest tak jak przy podłogówce, ale przynajmniej bosą nogą jak się stanie, no to tragedii nie ma. Generalnie żeśmy już zwieźli sobie kompresor. Kompresor zamontowaliśmy, także nic się z nim nie zadziało, bo u majstra w piwnicy przezimował. Natomiast z źródłem wody na szczęście też nic się nie stało, jest, nie wyschło, więc podlewać w tym sezonie będzie można. Tak więc jutro zapraszamy Was na taki home tour i zrobimy jeszcze sobie taką wycieczkę po działce. Zobaczycie, jak urosły nam nasze tuje, będziemy o nich rozmawiać, dyskutować, także zapraszam na dzień jutrzejszy. Witam Was w kolejnym dniu, przeżyliśmy tą noc. Było bardzo komfortowo, bo mieliśmy ponad 20 kilka stopni w dachu, także musieliśmy się odkrywać. To aż Teodor jęczał, szefowa wstawała w nocy i musiała mu okno otwierać, wentylować i go wypuszczać, bo aż za ciepło było tam w domu. No ale tak to jest, jak po prostu ma się highlight, nie? Co tu będę przegadał? Zobaczcie, jak nasza działka wygląda po zimie. Co prawda szefowa z majstrem skosili ją. Nie było tego dużo, aczkolwiek trochę się wyrównała i trawka na pewno odżyje. Jakbyśmy mieli więcej czasu, niestety go nie mamy, to byśmy pewnie jeszcze przewertykulowali, to już w ogóle było super, nie? Nie mamy wertykulatora. No właśnie, tak więc nie będziemy wertykulować. Ale zobaczcie na tuje, szmaragdy, bo ostatnio u nas na kanale pojawia się temat żywopłotów. Mamy nasze szmaragdy i ktoś słusznie zauważył, że szmaragd też jest Teodor! Szmaragd też się będzie nadawał na żywopłot, tylko trzeba go ciąć, żeby on po prostu się rozszerzał. A te tuje, które tutaj widzicie, mają... Ile one mają lat? 10? 6 lat. Nie, więcej, bo ja 6 lat mam. No to z 7. No to z 7 albo z 8 lat, no nieważne. 2013 rok. No to 8. No to 8 lat mają. Już się zagadka rozwikłała. Nie? Były takie. I one jeszcze ani razu nie zostały po prostu przycięte i dlatego one, wiecie, rosną jak taka szpila w górę, idą w górę i się nie rozkrzyczają na boki. A co prawda też dołami już się zagęściły, ale my tutaj nie o tujach, aczkolwiek tam macie brabanty i zobaczcie, te tamte widzicie, jakie beczułki po prostu wyszły za obrys deski, nie widać tej deski, bo tutaj granice naszych tuj wyznacza deska, gdzie się kończy trawnik i zaczynają się tuje i ta deska jest równo na metr od siatki i widzicie, że szmaragd się nie rozrasta powyżej, za tą deskę nie wychodzi, natomiast brabant, no już takie dobre 40 cm wyszedł dawno poza tą deskę i w tamtym miejscu, jak jest trawa, to po prostu ta trawa już tam nie rośnie z powodu braku światła. Tak więc no, dlatego na podjazd u nas w domu raczej brabantów wybierać nie będziemy i chyba jednak większością głosów zdecydujemy, że posadzimy sobie szmaragdy, a do czasu, kiedy one nam się nie zarosną i nie zrobią pięknego zielonego muru, wymyślimy coś innego, żeby się ładnie, fajnie odgrodzić od wiatru i wzroku. No ale to zobaczycie już, jak będziemy na tym etapie. A w dniu dzisiejszym musimy przygotować sobie opał, żebyśmy następnym razem, jak przyjedziemy na działkę, po prostu tylko weszli i podpalili sobie zapałkę i cieszyli się ciepłem. Tak więc mamy palety. Palety są to palety sosnowe, natomiast niczym nie impregnowane, także w pełni naturalne drewno. Jedyne, co zostanie, to gwoździe, więc piła i tniemy. Tutaj, jakbyście nie widzieli, trzymamy swój opał, nasz składzik tak zwany na drewno. Kiedyś było tutaj prawdziwe drewno kominkowe, ale zostało już wypalone i z braku czasu teraz po prostu zaopatrujemy się w tym, co mamy. Mamy palety, ale dodam te naturalne, więc układam palety, dodatkowo brykiet. Nawet próbowaliśmy trochę palić ekogroszkiem w tej kozie, ale powiem Wam, że słabo to idzie. Tym ekogroszkiem lepiej sprawdza się właśnie takie coś, co się łatwiej rozpala, więc brykiet jak najbardziej, drewno, spalet, ale
nie malowanych, nie? Trzeba dodać. Ale tak naprawdę najlepiej, co się tutaj w tej kozie sprawdza i działa naprawdę długo, to jest po prostu dobrze przezonowane sztapy drewna, pocięte na odpowiednie długości, żeby można było je sobie ciasno poukładać i jak takie sobie zarzucimy na odpowiedni żar, zamkniemy sobie doloty powietrza, to gwarantuję wam, że przez całą noc taki kominek się pali i z rana wstajecie i jeszcze tam się tli. Tak więc ja układam sobie drewno, tam mamy jeszcze jedną paletę do cięcia. Niestety nasza piła jest tak mega super zarąbista, że dwie baterie się wyładowały w dwie palety i na trzecią nie starczyło, ale przynajmniej mamy trochę zapasów. Zaraz wejdziemy do domu dorzucić sobie też trochę towaru i później przed samym wyjazdem przygotujemy sobie kominek na taki stan, że jak następnym razem przyjedziemy, to po prostu będziemy już mieli gotowe do podpalenia. A ty co chciałeś powiedzieć? Co? Teddy. Kwarantanna na zewnątrz. Zobaczmy, jak nasz taras wygląda po zimie. No niespecjalnie, trzeba by go umyć. Przywieźliśmy ze sobą naszą myjeczkę. Wodę mamy ze studni, ale to nie szkodzi. Test był, działa. Majster psikarz. Zobaczymy, czy umyjemy tam. Wow. Tak jak wam obiecałem, przygotujemy sobie już nasz piec, żebyśmy go sobie załadowali. Następnym razem, jak się tu pojawimy, będzie już gotowy do rozpalenia. I teraz to, co mówiłem wcześniej, piece żeliwne i został on wygaszony jakieś z pół godziny temu jeszcze, natomiast akumuluje to ciepło jeszcze. On jest cały czas w dotyku, naprawdę bardzo gorący, więc latem na pewno to jest jego minus, jeśli chcemy sobie tylko napalić tak, żeby ładnie cieszyć oko, a natomiast w inne pozostałe przypadki, jeśli chodzi nam o grzanie, to jest naprawdę świetna sprawa. Więc tak jak mówię, nasz piec, proszę bardzo, jak on jest zbudowany, piękna szyba, już przez majstra wyczyszczona. Tutaj mamy popielnik, też jest opróżniony, zobaczcie, nie mamy żadnego dolotu powietrza, natomiast tutaj jest wajcha, o proszę bardzo. I tą wajchą po prostu sobie sterujemy, otwierając lub zamykając dolot powietrza z domu. Tutaj. I tutaj jest jeszcze druga regulacja dolotu na szybę. I to nam wystarcza. Przypominam, że jesteśmy na polu, gdzie naprawdę ten wiatr czasami potrafi cały ten ogień z naszego pieca wyssać. Także dolotów dodatkowych nie potrzeba, aczkolwiek jakby był, no to też nic się nie stanie. Ok, co my mamy? Ja akurat mam trochę tektury, więc robimy takie palenisko z tektury i z takich drobnych, najlepiej deszczułek, czy tam jakichś kawałków drewna drobniutkiego i następnym razem jak będziemy, to po prostu wystarczy tylko jedna zapałka i będziemy się cieszyć od razu ciepłem. Ja też żadnym harcerzem nie jestem, więc wiecie, jeśli byście mówili, że tak się nie rozpala czy coś, to ja rozumiem, ale wiecie, każdy robi jak umie, nie? Starałem się jak umiałem, a że mało umiałem, to mało się starałem. No, to taka moja maksyma życiowa, nie? Żeby potem nikt do mnie pretensji o nic nie miał. To jest tak, jak mówi pan Wiesio.
raz dobrze zrób, to potem zawsze będą chcieli. Dobra, dajcie mi chwilę, ja poukładam i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Ja już mam swoje palenisko przygotowane, jak to się mówi, co miałem, to dałem, starałem się ułożyć jakieś kartony, jakieś tekturki, później jakiś drobny taki chruścik i wyższe deski. Mam nadzieję, że to następnym razem, jak to przyjedziemy, jeśli będzie mi dane to nagrać, to specjalnie dla was zobaczymy, czy akurat moja konstrukcja zdała egzamin i czy będziemy się z tym pierdzielić, czy po prostu od jednej zapałki to zapalimy. Tak więc ja to już sobie teraz zamykam, palenisko jest przygotowane, dodatkowy opał tutaj jest, no i opał na zewnątrz odizolowany od warunków atmosferycznych, żeby nam nie zawilgotniał. Tak więc jak słyszycie, majster na górze, że sprząta, bo my się zabijamy już do domu, ale żeby cieszyć się po prostu już bytowaniem następnym razem, jak przyjedziemy, sprzątamy, ogarniamy, żeby to tylko wejść, podpalić i odpalić browar. Dobra, wszystko, dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego. Jeszcze tak szybko, wróciliśmy właśnie z działki, mamy paczkę od widza, tak mi się wydaje, no tak przynajmniej przyszła nasz paczkomat firmowy. Otwieramy, zobaczymy, to jest od Grzegorza Coffee Taste, czyli pewnie jakaś kawka. O, widzę, że to już się ktoś próbował dobierać do mojej paczuszki. Tak, to jest jakaś kawa. Liścik. Cześć załogo! Jako, że nasza kawowa ekipa jest fanem waszego kanału, z którego czerpiemy różne inspiracje, pomysły i przede wszystkim uczymy się od najlepszych, postanowiliśmy obdarować was naszą świeżo paloną kawą. Na jednym z odcinków dostrzegliśmy ekspres do kawy, także dla całej pozytywnie nastawionej ekipy przesyłamy zapas kawy. Korzystajcie, bawcie się kawą, eksperymentujcie i znajdźcie swojego kawowego świętego grala. Dla fanów, którzy chcieliby nabyć świeżo paloną kawę w okazyjnej cenie, przesyłamy kod rabatowy ze zniżką 10%. I tutaj wam wrzucę w opisie, albo nawet tutaj na filmie może pokażemy. Pięknie. Robicie dobrą robotę i tego się trzymajcie. Powodzenia. Bardzo dziękujemy. Widzę, że tu arabika, nasza ulubiona. Jedna jest Nikaragua. To jesteśmy w ogóle kawosze, tak. I kawy pijemy namiętnie dużo, także wycelowaliście w super, nasze gusta, w nasze podniebienia. Słuchajcie, no kawa na pewno super. Długo stać nie będzie, zaraz ją będziemy mielić. Tutaj jest jakaś z Etiopii i słuchajcie, tutaj na przykład jest aromat gorzka czekolada, owoce, wiśnia. Zapach kakao korzenny i winny. Kurde, ale super brzmi. To jest Nikaragua i to jest profil smakowy brzoskwinia, gorzka czekolada, owoce leśne. Kurczę, brzmi przepysznie. Peru. Zapach cytrusy, czekolada, nuty orzecha. Aromat maślany, smak z nutami wanilii i orzech. Guatemala. Też jest arabika. Profil smakowy brzoskwinia, korzenny orzech. India. Profil smakowy czekolada, orzech, owoce leśne. I jeszcze jest Kolumbia. Brzoskwinia, cytrusy, orzech. No brzmi przepysznie. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Będziemy próbować. A dla was w opisie wstawię jeszcze raz ten kod rabatowy i jego wartość i stronę internetową, gdzie możecie to zakupić. A wam bardzo, bardzo dziękujemy. Hej!